No i w końcu jest to, co myślałem. Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Zanim wyjdziemy w teren na poszukiwania z wygrywaczem metali, trzeba zjeść porządne śniadanko. Natomiast kanapka z kiełbasą czosnkową na pewno jest pożywna. Odkrywca Historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witamy Was serdecznie. Dzisiejszy dzień to poszukiwania. Zostaliśmy zaproszeni przez zaprzyjaźnione stowarzyszenie na wspólne poszukiwania na polach. Przyjechaliśmy dzień wcześniej, nockę spędziliśmy w busie. Ciepło było, jesteśmy wyspani. Jemy śniadanko i ruszamy w pole. Spodziewamy się tutaj znaleźć bardzo, ale to bardzo dużo ciekawych rzeczy. Zostańcie z nami do końca, na pewno będzie wesoło czy ciekawie? Ciekawie, wesoło. Zbieramy się. W związku z tym, że jesteśmy na piaszczystym polu, najważniejsze jest odpowiednie ustawienie wykrywacza. No i postanowiłam, że sobie ustawię wysoką częstotliwość i skupię się na tych drobnych rzeczach. Podczas dzisiejszych poszukiwań będę używał wykrywacza metali Xpedeus 2. Z akcesorii pomocnym będzie propointer, jak również nożołopatka, a wszystkie znajdki będę pakował w pudełko do monet rodzinki detektorystów. I oczywiście mam torbę na wszystkie śmieci, no i te akcesoria, które mam ze sobą. Odpowiednio ustawiam wykrywacz i mam monetkę, także dobrze ustawiony. Jest to 1 grosz Królestwa Prus, jeżeli się nie mylę, z roku 1770. Tak wygląda z jednej strony, a tak wygląda z drugiej. Ewelinka znalazła monetę. Obok niej leżała kolejna. Zobaczcie, ja ją przeczyszczę i zobaczymy, co to jest. Już tutaj nam się tarcza w koronie odsłoniła. Zobaczymy drugą stronę. Trzy fenijski z 1864 roku. No i w końcu jest to, co myślałem. Myślę, że poznajecie ten guzik. Zobacz, co znalazłem. Napoleoński. Tak jest. Z jakim? Jaki pułk? Który numer? Siódmy. Siódmy, także niski. Tylko się cieszyć. A ja co mam? Ja mam tak. Kawałek łyżki. Taki oto, nie wiem, chyba od klucza. Ale mam klamerkę. I kulkę łowioną. Sygnały są. No już nie wspomnę o tej mojej monecie, nie? Którą już widzieliście. To oddaj ten guzik. Proszę, bo ci jeszcze zgubię. Spójrzcie jeszcze z bliska na ten guzik. Tak niski numer jeszcze nigdy nie był mi dany znaleźć. Tym bardziej się cieszę. Tutaj mamy taki sygnał bardzo mocny, pewny, coś prawdopodobnie większego. Zaraz to sprawdzimy. Gdzieś to tutaj powinno być. Zaraz zobaczymy. Gdzieś tutaj powinno być z boku. Nie widzę tego, nie widzę jeszcze, nie widzę. Zobaczymy jeszcze. Jeszcze wykrywaczem. Jest tutaj gdzieś. Cisza, 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 cisza. I jest. I jest. Jakaś rączka. Prawdopodobnie od szuflady. Gdzieś tutaj jest kolejny sygnał. Zaraz go sobie
tutaj zlokalizujemy propointnerem. O, jest. Jest tutaj. 5 zł z PRL-u. Tutaj ten obszar w ogóle, gdzie teraz kopię, dominuje współczesne monety, bo i wyszło 2 grosze, 20 groszy PRL i 10 groszy PRL. No i do tego dorzucę jeszcze tą piątkę. Nie szukam, na razie odpoczywam. Chyba moja głowa się przegrzała. Za gorąco mi jest, muszę odpocząć chwilę. Ponad 2 godziny poszukiwań za nami. Jak widzieliście, wyszło trochę monet. Monet PRL-owskich, starszych pruskich monet. Wyszedł też jeden ciekawy guzik. Guzik z mundurowania wojska napoleońskiego. Natomiast teraz zrobimy sobie przerwę taktyczną, zjemy sobie coś i zmienimy rejon poszukiwań. Pyszna zupa węgierska będzie, co prawda ciepła, ten upalny dzień, ale na pewno apetyczna. Smacznego. Smacznego. W Europie. Pojedzone, no to dalej na poszukiwania. Natomiast zmieniliśmy rejon poszukiwań, przemieściliśmy się pole dalej i będziemy prowadzić poszukiwania tutaj przy tym oczku wodnym, gdzie było rozlewisko i tam jest takie wcięcie, cypel. Czego się spodziewam? Jeszcze nie wiem, jak zejdę. Podzielę się z wami na pewno tym, co znajdę. Pokażę, co znajdę, a mam nadzieję, że będzie coś ciekawego. Pierwszy sygnał w tym miejscu to naparstek. A już myślałam, że to monetka. Niestety, połówka guziczka. Może nawet więcej niż połówka. Jest to moneta miedziana. Jednofeningowa, wydana w 1821 roku w pięknym stanie zachowania. Jeszcze chwilę temu znalazłam pół guziczka, ale czystego, a tym razem znalazłam taki piękny wojskowy guziczek. Z koroną, z koroną. No i w końcu mam to, na co tutaj liczyłem, na solida pruskiego. I jest piękny solid Królestwa Prus 1786 roku. Cieszę się jak nic. Rewers monety to monogram. Fryderyk Rex, korona i mennica E. Piękna moneta obiegowa, wykonana z miedzi, trafiła w moje ręce. Nic tylko się cieszyć. Tym razem monetka 10 renten feningów. Z którego roku? 1924.
zaczepił mnie sygnał, podkopałem go i tym razem ujawniła się moneta o nominale 50 pfenigów z 1921 roku i w otoce z napisem Deutsche Reich. Niestety w tej dolince przeszliśmy bardzo duży obszar i za wiele sygnałów nie wyszło. No i co? I będziemy kończyć na dzisiaj poszukiwania na tym polu. Na miejsce poszukiwań dotarliśmy dwoma busami, zielonym Flintstone'em i tym naszym nowym. Dlaczego? Powiedz naszym widzom. No dlaczego? Standardowo, bo trzeba jeden oddać do naprawy. Prawda? Zgadza się. Srebrną strzałę musimy zostawić w naprawie. Chcemy wymienić w nim światła. No i też zaprzyjaźniony mechanik podreguluje nam sprzęgło, hamulce. Sprzęgło najważniejsze, bo kiepsko. I inne niedomagania tego busa, no bo chcemy wyruszyć w Polskę, a wszystko musi być na glancy sprawne. Działczące. Działczące. Busa odstawiliśmy już do mechanika. Będziemy czekać na informację, kiedy go nam tam podklepie i będziemy mogli odebrać go z jego warsztatu. Natomiast jedziemy teraz gdzie? Po nasze dzieciątko. Jedziemy po Hanie, jedziemy na wieś do babci odebrać Hanie, a później jedziemy do szwagra. Do szwagra. Odebrać kiełbasę, bo dostaliśmy informację, że robi kiełbasę i możemy przyjechać po ciepłą kiełbasę. Prosto z wędzarni. Prosto z wędzarni pojeść i co? Też, powąchać. Też dostaniemy deputat od szwagra, także. Bierzemy Hanie i jedziemy po kiełbaskę. Patrz, nawet Hania stoi. Gdzie? No tu. Dzień dobry, kochanie! Jest taka, no czerwona jesteś. Taka czerwona jesteś. Uśmiechnij się, pokaż uśmiech. Pokaż swoje ząbolki. Bo nie miałam czapeczki. Nie miałaś czapeczki. Nie miałaś. Weź sobie tą kolkę. Cieszysz się, że cię zabieramy do domu? Mhm. Jak było? Fajnie. To idziemy jeszcze do babci na chwilę i jedziemy. Mamusiu, a mam pytanie. A czy bym mogła się tak przejść do kół? Nie możesz, chodź, trochę ostygniesz. Chodź. Tak na dół tu? Nie. Ja widziałam, kto tam chodzi i skidzi. Hania, Adasia jeszcze zapomniałaś. Nie. Nie bierzesz go? Daj mi go. Wędlinki od szwagra odebrane. Była degustacja. Były mega, jeszcze cieplutkie. Takie... Jeszcze pojedziemy do domu i jeszcze sobie podegustujemy. Jedliśmy wędlinkę, kiełbaskę. Lekko przypalona, ale smaczna. Nie mamy kabanosu. I też tutaj pasztecik z chlebem i z ogórkiem. Smakowało rewelacyjnie. No naprawdę, bardzo dobre. Także swojskie dania, wiejskie dania. Najlepsze. Zdrowe i na topie. Dojechaliśmy już do domu. Auta rozpakowane. Welinka przygotowuje Hanie do spania, a ja przygotowuję lekką kolację. Także dziękuję Wam za to, że nas oglądaliście i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.